Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Yeah. A więc impreza urodzinowa udała się, tak świetnie się bawiłyśmy. Melania musiała być zadowolona. Tak, w sumie to trochę mi o tobie opowiadała. O mnie, co powiedziała? Dowiedziałam się, że cały twój wysiłek, jaki wkładasz, żeby być najlepszym i zdobyć dobre stopnie, to wszystko ze względu na twoich rodziców. Co? A co niby moi rodzice mają do tego? Nataniel, nie czarują się, ale. Wszystko. A więc to prawda, robisz to wszystko dla rodziców? Ja to osobista sprawa. Proszę. Tak, staram się zaspokoić wymagania mojego ojca. Kurde, ja chciałam dostać ilustrację z kastielem tutaj, bo akurat jej nie mam. I chcę zniżyć z nim trochę lovometr, a z kastielem podwyższyć, ale widzę, że nic z tego chyba. Eee, tak, staram się zaspokoić wymagania mojego ojca. Za to Twoja siostra wyprawia same głupoty i to niemałe. Wobec Amber jest o wiele bardziej pobłażliwy. Jak to każdy ojciec dla swojej córki, tak mi się wydaje. Nie. Nie. Przestań się skarżyć to niesprawiedliwe. Mój ojciec nie jest zbyt sprawiedliwy. XT. A więc twoje wysiłki przynoszą jakieś rezultaty? Twój ojciec jest zadowolony? Nie, jak bardzo bym się nie starał, nigdy nie jest ze mnie zadowolony. To olej starego? Ale jestem pewien, że moje wysiłki się opłacą. Teraz zobaczymy. Nieźle. Wiem wszystko, wszystko o czym. O imprezie Melanie spotkam rano. Amber powiedziała mi, że zorganizowałyście spontaniczną imprezę. Wszyscy byli zaproszeni oprócz mnie. To nieprawda, Amber też nie była zaproszona. <laughs> ja pierdzielę! Nie, wy... nie wybaczę jej tego. Nawet nie próbujcie mnie teraz prosić o pomoc, żebyś wiedziała, jak bardzo mnie to nie obchodzi. A tak, ale teraz sama będziesz biegać, żeby zdobyć cenne informacje. Ileż to dziewczyn też możesz im przekazać tą wiadomość. Ja nie chcę od ciebie żadnych informacji, daj mi spokój. Zastanawiam się, dlaczego Melania ci o mnie opowiadała. Podczas babskich wieczorków dużo rozmawiamy o naszych kolegach z klasy. Rozmawiałyście o wszystkich? Tak, nawet o Kenie. Ach tak, Kentin, nie spędził za wiele czasu w tym liceum. Ciekawe, co się z nim teraz dzieje. Dzisiaj też szukasz Melani, a ty szukasz kłopoty. A kłopotów, chciałbym to zobaczyć, wow fajny lowometr, fajny dzisiaj też jest w dobrym humorze ciekawe dlaczego, czemu tak na mnie patrzysz wydaje ci się, słuchaj, podobno między tobą i Amber coś się wydarzyło coś się wydarzyło, które spuścił taką durną plotkę, dowiedziałam się tylko, że jak byliście mali to zrobiłeś coś dla Amber i dlatego się w tobie zakochała, a to te dziewczyny zakochują się z byle powodu Castiel nie słab mnie bardziej a więc co się wydarzyło było mi jej szkoda to wszystko. Kiedyś jej brat był zupełnie inny. Różne rzeczy się działy. Mm -hmm. Było ci jej szkoda, to znaczy? Płakała, bo brat coś i zrobił. Pocieszyłeś ją? Serio wyobrażasz sobie mnie w takiej roli? Nie, właśnie. E, wtedy, w końcu, wtedy też byłeś dzieckiem. W każdym razie, po co chcesz to wszystko wiedzieć? To stara historia, już dawno nie zapomniałem. Dla Amber to chyba dalej jest ważne, co się wtedy wydarzyło. Nie obchodzi mnie to. Ja jednak chciałabym dowiedzieć czegoś więcej. Naprawdę! Widziałeś się Amber? Ja jeszcze nie, dlaczego prasz? Hehe, <laughs> ja tak tylko. O co Ci chodzi? Nic wam nie powiedziałam na imprezie. Więc nie macie nade mną żadnej władzy! Bo nic wam nie powiedziałam. Hehe. <laughs> Ciekawe, jaki jest ojciec Nataniela. Nie chcesz wiedzieć. Nie chcesz wiedzieć. Ciekawe. Nie! Mhm. Cześć, Lisander. Dowiedziałam się, czegoś wczoraj, wiecz... Dowiedziałam się czegoś wczoraj wieczorem. Dowiedziałam się czegoś wczoraj wieczorem. o tobie opowiadała. Ach, tak? Czemu nie mnie rozmawiałyście? W sumie to rozmawiałyśmy o wszystkich chłopakach. Domyślam się, że to typowe zachowanie dziewczyn podczas imprezy. O, może to będzie już nudne, ale dziewczyny nie tylko gadają o facetach, mają milion innych ciekawszych tematów do rozmów. Jakie to. Jezu, stereotypowa jest ta gra. Teraz tak patrzę i w ogóle masakra to jest. Tak, tak, dziewczyny tak mają, że o wszystkich gadają. Może ty, Boże. A więc, czego się dowiedziałaś? Rozalia powiedziała mi, że masz tatuaż. Roza wszystkim o tym powiedziała? Nie przejmuj się, nikt nic nie powie. Pokażesz go? To coś tak banalnego, że nie. Nie ma sensu o tym gadać. Zapomnij o tym albo zachowuj się tak, jakby Roza nigdy ci o tym nie powiedziała. Przykro mi, ale to niemożliwe. Teraz, jak już o tym wiem, to nie odpuszczę. Nie odpuszczę, dobrze. Dobrze się składa, szukałam cię. Dlaczego? Gdzie się podziały twoje koleżanki? Wygląda na to, że wczoraj wieczorem Klementyna rozmawiała na temat, który jej nie dotyczy. A więc zachowaj dla siebie to, co usłyszałaś, ok? Ale co? Ach, tak, to, co powiedziała o Tobie Castielu. A więc to stara historia i nie chcę, żeby ktoś o niej gadał. To dotyczy jedynie mnie, mojego kopreta i Castiela, więc lepiej nikomu nic nie rozpowiadaj. Ta historia? Jaka historia? Klementyna powiedziała mi, że wie dlaczego lubisz Kastiela i tyle. E? Nic więcej nie powiedziała? A była taka zak zakłopotana, że myślałam... O jakiej historii mówisz? Nieważne. Poszła sobie ciekawa, jestem o jakiej historii mówiła. Zapytam Nataniela. Skoro opowiedział mi o swoim ojcu, to może powie mi też o co chodzi w tej historii. Pożyć, co cię to obchodzi. Naprawdę, kończy już ten odcinek. Mam jeszcze kilka pytań. Ach, tak, a w jakiej sprawie? Dowiedziałam się, że coś się wydarzyło między Tobą, Amber i Castielem. Jak byliście mali. Dobła odzyskałam rogi. <laughs> moje. Kochane dziecko mnie oddało. Co? Nie wiem wszystkiego, ale podobno coś się wydarzyło, jak byliście mali. I to właśnie wtedy Amber zakochała się w Castielu. Słyszałam także, że kiedyś byłeś bardzo niegrzeczny. Co? Nie byłem niegrzeczny. Byłeś jeszcze gorszy. Nie wcale. Zawsze byłem odpowiedzialny. Jeżeli szukasz kogoś, kto lubił sprawiać kłopoty, jak był mały, to się do Castiela. To właśnie Castiel powiedział mi, że kiedyś byłeś zupełnie inny. A ty wierzysz Castielowi? To nie tylko casti, ale Melania też mam dała do zrozumienia podczas swoich urodzin, co dokładnie ci powiedziała. <śmiech> <śmiech> e, powiedziała mi, że jak byłeś mały, to byłeś zupełnie inny. No kurde, co cały czas mówią to samo. Byłem bardziej nieśmiały, na pewno to miała na myśli. <laughs> A więc dlaczego tak zareagowałeś? Chyba powinnam zapytać Melanio więcej szczegółów. Nataniel nic mi więcej nie powie. Muszę go jakoś zmusić, żeby sam się przyznał, że nie zawsze był taki święty. To pewnie ma związek z tą historią z Amber, z tą historią z Amber i Castielem. Ja chcę, żeby mi powiedział to Castiel, bo ja chcę dostać ilustrację. Słyszałam, że Rosalia dała Ci jakieś zdjęcie. E? Ach, tak. Chciała mi podziękować za pomoc. Czemu ona o tym gada? Echem. Takie zdjęcie może się łatwo zniszczyć. Jeśli chcesz, to mogę ci oprawić. Nauczyłam się robić ramki i nie za bardzo wiem, co mogłabym z nimi zrobić. Ach, tak, super. Daj jej, daj jej zdjęcie Lisandra. Trzymaj, teraz będziesz mogła je postawić, gdzie tylko zechcesz. Oddała mi zdjęcie oprawione w śliczną ramkę. Dzięki. Mhm. To była, była. Cieszę się, że nikt się w nie, nie nabijał. No dobra, dobra. Odpuść sobie te historie. Mhm. Czy dzisiaj, Liz, widziałaś Melanie? Myślę, że wróciła wcześniej do domu nie czuła się dobrze. Szkoda, naprawdę chciałam z nią porozmawiać. Dlaczego coś się stało? Nic specjalnego, chciałam z nią porozmawiać o Natanielu. Ach tak, może ja mogę jakoś pomóc? Wiesz, może jak zachował się, jak był mały? Kastil powiedział mi, że strasznie rozrabiał. Niestety, nic o tym nie wiem. Nie chodziliśmy do tej samej podstawówki, ale jeżeli coś przeskorował, to na pewno jest to odnotowane w jego szkolnej teczce. Tam znajdują się wszystkie uwagi od nauczycieli. Okej, okay. niezły pomysł, ale nie widzę opcji, żebym mogła się zakrać do pokoju nauczycielskiego. Jedyna osoba, która ma dodatkowe klucze i którą znam, to Nataniel. Wydaje mi się, że Peggy może tam wchodzić, gdy ma taką potrzebę. Możecie wpuścić, jeżeli ją o to poprosisz. Nie sądzę, żeby chciała mi pomóc. Jest zła na mnie z powodu urodzin Melani. Wiesz co, Peggy nie jest taka zła. Jeżeli grzecznie ją poprosisz i wytłumaczysz jej, że to jest dla ciebie bardzo ważne, to na pewno ci pomoże. Ja nie chcę jej pomocy. Chyba nie rozmawiamy tutaj o tej samej Peggy. Hmm. Chyba tutaj lawometr odgrywał, odg odegrał taką rolę, że Castiel mi nic nie powie, tylko będę musiała o tym gadać z Natanielem Bo z Natanielem mam 100% Boże, wiem, że jesteś na mnie zła za wczorajszy wieczór Ale naprawdę potrzebuję twojej pomocy Ach tak, to już twój problem Nawet nie wiesz, o co chcę cię poprosić Czego chcesz? A mi powiedział, że wiesz, jak zakraść się do pokoju nauczycielskiego muszę, tam, muszę się tam dostać i poszperać w teczkach u uczniów W teczkach? I to niby ja jestem ta wścibska? To nie ma nic do rzeczy Przecież nie napiszę artykułu o tym, czego się dowiem jeżeli coś znajdziesz, to na pewno nie dzięki mnie. Peggy, proszę, też na tym skorzystasz. Nie jak? Co to będziesz unikalne informacje. Mogę wchodzić do pokoju nauczycielskiego, kiedy tylko zechcę. Nie sądzę, żebyś znalazła coś, czego jeszcze nie wiem. Jeżeli mi powiesz, dlaczego musisz tam pójść, to przemyśl tę sprawę. Nie ma mowy. A więc zleć sobie sama. Nie, muszę wymyślić coś, co ją przekona. Nie wiem. Ale Wam powiem, że ten odcinek jest troszkę długi. Znowu chcesz, żebym ci pomogła? Proszę, naprawdę muszę tam pójść. Poproś swojego kumpla Nataniela. Przecież ma kluczy do pokoju nauczycielskiego. Chodzi o to, że nie mogę go poprosić. To sprawa dotyczy właśnie jego. O, więc to gospodarz Cię interesuje. Dlaczego? Chcesz się. chcesz się dowiedzieć? To moja sprawa. Twoja streta. Czuję, że będę musiała jej wszystko powiedzieć, jeżeli chce się dostać do pokoju nauczycielskiego równie dobrze, możesz mieć to w dupie i iść. Do domu po prostu. Eee, ok, muszę poszperać w teczce na bo sam się nie chce przyznać, że jak był mały, to był gorszy od Castiela. Wszystkie jego wybryki powinny tam być odnotowane w jego papierach. Muszę je przeczytać. Serio, jesteś gorszy ode mnie. Nie masz się co tak uśmiechać. Okej, okay, wpuszczę cię tam, bo i tak może tam pójść. Coś się kroi i muszę się koniecznie dowiedzieć o co chodzi, tylko pamiętaj, nie zaglądaj nigdzie indziej, jak tylko do tej teczki. Nie możesz dowiedzieć się przede mną, co się szkuje. Nie martw się, nie mam zamiaru zaglądać nigdzie indziej. Idziemy? Co? tylko od razu? Nie się poczekać aż pokój nauczycielski będzie pusty. Widziałam dyrektorkę na końcu korytarza. Zaufaj mi, niczym nie ryzykujesz. No chodź, nie mam dla ciebie całego dnia. Złapała mnie za ramię i pociągnęła do pokoju nauczycielskiego. Tak jak mówiła, nikogo tu nie ma. Teczki są tam, zrób co masz zrobić i zmykaj stąd. Jeśli ktoś Cię tutaj zobaczy, to będzie, będziesz mieć kłopoty. A ty? Jeśli ktoś wejdzie, to znajdę jakąś wymówkę. Okej, okay. wygląda na pewno siebie. Pewnie nieraz udało jej się wykiwać nauczycieli. Podczas gdy Peggy szukała swoich nowości, ja szukałam teczki na Taniella. Gdy tylko ją znalazłam. Od razu zaczęłam sprawdzać, czy nie ma jakiejś opinii od nauczycieli z podstawówki. Wyniki zadowalające, ale uczeń jest zbyt niegrzeczny. Bawi go rozrabianie zarówno podczas lekcji, jak i podczas przerwy. Co, co, co mówiłaś? Nic, tylko czytam na głos. Mam cię, tym razem Nataniel nie będzie mógł więcej kłamać. Wyszłam z pokoju nauczycielskiego i zostawiłam taki samą, tak jak mnie o to poprosiła. Teraz muszę tylko pogadać z Natanielem. mhm. Mm Widziałam Twoją opinię od nauczycielki, z podstawówki, nie możesz już więcej kłamać. Ty szperałaś w mojej teczce? Tak, nie miałam wyboru. Zdajesz sobie sprawę z tego, co zrobiłaś? To poważna sprawa, to były poufne informacje. Gdybyś nie kłamał, to nie musiałabym tego robić, tak? Więc to Twoja wina. Logika tej gry mnie powala, przysięgam. Słaba wymówka, no. A więc, dlaczego nie chciałeś przyznać się, że nie zawsze byłeś taki idealny? Ponieważ nie jestem dumny z tego, jaki kiedyś byłem. Mm -hmm. Spoko, wszyscy rozrabiają, jak są mali. To nie były zwykłe wybryki. A więc, co takiego zrobiłeś? Co się stało? Przykro mi, to naprawdę nie twoja sprawa. Pff, cały mój wysiłek poszedł na marne. No bo wpierdzielasz się tam, gdzie nie trzeba. Ty piaro, no. Zastanawiam się, co się naprawdę wydarzyło. Poczekaj, hm? Proszę zachowaj to dla siebie, to czegoś dowiedziałeś z mojej teczki. W zamian opowiem Ci, co wydarzyło się między Amber i, Cast i Castielem. Okej, okay, pewnie. Gdy ja i moja siostra byliśmy mali, to byłem dla niej dosyć złośliwy. Chyba już ci o tym mówiłem. Nie wiem dlaczego, ale w ogóle nie zachowywałem się tak, jak brat powinien się zachowywać. Mhm. Zawsze ją zaczepiałem. Pamiętam, że często ciągnąłem ją za włosy. Au! Pewnego razu zacząłem się bawić jej zabawką. To była jej ulubiona lalka, a ja ją specjalnie zepsułem. Zachowujesz się jak mój starszy syn. <grym> Też zaczepiam młodszego ciągle. Wyobrażam sobie tę scenę, nawet jeżeli ciężko mi uwierzyć w to, że Netaniel kiedyś był taki. Kostielem chciałam to, no, ilustrację. No, trudno, trudno. W życiu nie widziałem, żeby tyle płakała. Myślał, myślę, że teraz trochę się tego wstydzi. W końcu to była tylko lalka. To dlatego nie chciała, żeby o tym rozmawiała. Żebym o tym rozmawiała. Wydaje mi się, że Castiel potem na nią wpadł. Nie wiem jak to się stało, ale naprawił jej tę lalkę. Od tego momentu lata za nim jak szalona. Kastiel naprawił jej lalkę? Mi też to się wydało dziwne, ale znając go, musiał mieć ku temu dobry powód. Nikomu o tym nie powiesz, prawda? Nie, nie martw się, dzięki, że mi to powiedziałeś. Chyba nie miałem innego wyboru, skoro jesteś tak uparta i dociekliwa, że posunęłaś się aż do tego, żeby szpelać w mojej teczce, teczce, tylko po to, żeby się czegoś dowiedzieć. Hehe, <laughs> to prawda. To jest głupia po prostu. <laughs> Urzekła mnie taka historia, ale ciężko mi wyobrazić sobie Nataniela, który terroryzuje kogokolwiek i Kazdela, który komuś pomaga. Z wiekiem zamienili się rolami. A kto tutaj jesteś? Nigdy nie zgadniesz, co odkryłam. Jeszcze nie skończyłaś węszyć? Tak, widziałam bardzo ciekawą rzecz w jednej teczce dyrekcja coś dla nas szykuje nie od razu, ale na pewno to będzie genialne. Co to? Nic ci nie powiem, okłamałaś mnie, ale jestem w dobrym humorze, dlatego powiem Ci o innym wydarzeniu, które się zbliża. Co takiego? To? Koniec odcinka siódmego. Juchu Juhu. Historia. No na taką trójeczkę, bo... Było, była ta ciekawa historia Castiela, Nathaniela i Amber. Może być. ilustracji z odcinka do, red, do odświeżenia, wszystkie się nadają. Przy, Przykłomi bałco, z odcinka, była to piżama. Momentu z filtrem nie mam, bo nie mam filtra. Jeszcze w działanie gry może być. <laughs> Dobra, zakończyliśmy sobie odcinek siódmy. No na razie będą takie nudy, no przykro mi bardzo. Także mam nadzieję, że. No, nie zanudzicie się tu ze mną za bardzo. Mm. Yy. Tak więc to tyle ode mnie. Przypominam, żeby subskrybować i zostawiać komentarze łapki w górę, bo to bardzo dobrze robi na zasięgi. A tymczasem ja się z wami żegnam. Trzymajcie się pół do następnego odcinka. Papa. Pa.